W przededniu Dnia Kobiet w Prątnicy na zaproszenie miejscowej Rady Sołeckiej i świetlicy środowiskowej spotkało się ponad 70 pań, na które czekało wiele niespodzianek przygotowanych przez wychowawczynie i dzieci ze świetlicy. Więc Dzień Kobiet w świetlicy Prątnicy i wsi Prątnicy organizowany jest po raz drugi. Po prostu zachwyciłyśmy się ilością osób, które brały udział w pierwszym naszym Dniu Kobiet i po prostu powiedziałyśmy, że musimy zorganizować dla samych tych kobietek, dla tej przyjemności, żeby się oderwały troszeczkę od wszystkiego, tych problemów i żeby się fajnie zabawiły. Żeby mężczyźni posiedzieli trochę w domu z dziećmi i zobaczyli, jak to jest fajne. Miłym akcentem były życzenia złożone przez panów z Rady Sołeckiej na czele z sołtysem Janem Kowalkowskim i wręczenie symbolicznego tulipana. Panowie wzięli udział w zabawie pod nazwą Twarz Dnia Kobiet. Zabawy i konkursy przygotowane przez organizatorów nie pozwalały się nudzić na tym miłym spotkaniu. Niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczynek. Uśmiechy są dla nich zabawa i taniec. Piosenka z radia popłynie. Dzień kobiet, dzień kobiet, niech żyją nam zdrowe. I pani nasza, i nie i woźna, kucharka, przedszkolna, lekarka. I wszystkim kwiaty rozdamy. Dzień kobiet, niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczynek. Uśmiechy są dla nich zabawa i taniec. Piosenka z radia popłynie. Jako jedyny mężczyzna na dzisiejszej uroczystości w Prątnicy chcę złożyć wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia. Przesyłam gorące buziaki. Pozdrawiamy wszystkie panie, a mężczyzn też. W przyszłym roku na kolejny.